Cześć, Marku Ludziska, witam Was w kolejnym odcinku z gry Demolish and Build Company. I kontynuujemy naszą przygodę w firmie budowlano-demolującej. Taka trochę przeciwność Constructiona, bo tam tylko budujemy, a tutaj budujemy i psujemy. Co teraz mam? Zarób wystarczająco i zakup wywrotkę. Z tego co pamiętam 4000 potrzebujemy na wywrotkę, więc lecimy w kontrakty, zobaczymy co tu mamy. Ostatnia dostawa samochodów na nasze złomowisko została dostarczona w niewłaściwe miejsce. Przesuń ją tak jak Ci wygodnie. Następnie zniszcz drewniany płot, jest już stary i niepotrzebny. Pokaż na mapie. Tak, chcę wziąć taksi. Dobra, akceptuj kontrakt. Dobra, wybórz i przejedź. Czyli potrzebujemy buldożera. Zastanawiam się, gdzie mam przesunąć te samochody. Poczekajcie, jakbym 5. Nie mogę nic ich pociąć, nie tam nie. Nie mogę. O! Teraz drewniany płot zniszczyliśmy. Teraz już chyba nie, też nie, no wyjadę tamten. Kiedy skończycie paliwo, możesz je uzupełnić w menu pojazdów. Okej, czyli pojazdy. Buldożer, paliwo, uzupełni. Chyba ten pomarańczowy jeszcze kurde bardziej, albo tamten pomarańczowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba trzeba jednego tego pomarańczowego sklepać. Dobra, wiecie co? Rozwalimy sobie płotek. Jeszcze cztery płotki tam są. Kurde, no ten samochód trzeba ewidentnie stąd przesunąć. Zaraz weźmiemy jeszcze raz buldożera. O, jakoś się zablokowaliśmy. Dobra, jeszcze dwa płotki. Tu mamy.
zadanie wykonano, ale tylko został ten nieszczęsny jeden samochód. Bo nie spadnie ten głupi samochód. Teraz powinno się nam to udać. Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Co za ślady. No, w końcu. Zakończ kontrakt. No, mamy na ciężarówkę już. To super. Dajcie mi tu tą ciężarówkę. Ciężarówka. Idziemy do scenariusza, żeby kupić wywrotkę. Szkoda, że nie trzeba na przykład, nie wiem, podjechać na stację, kupić, przywieźć sobie na jakieś przyczepie czy coś. Myślę, że to było lepsze niż takie po prostu wejść w panel pojazdów i uzupełnić. Jest. Coś do zabrania? Gościu, jak jeździsz? Zbliżamy się powoli do naszego celu. No, fizyka jazdy tutaj no nie powala. Tak bym rzekł. Jak coś, wiecie, jak się świecą czasami te kurde samochody, ślady i w ogóle? Kup. Akceptuj. Ok, jesteśmy gotowi na własną inwestycję. Możemy więc zakupić i rozwijać nieruchomości. Aby ukończyć budowę na posiadłości, trzeba wykonać szereg zadań. Pojedź do zaznaczonej lokalizacji i kup posiadłość. Pojedziemy w górę. No, ruch tutaj to jest po prostu masakra. Ale wnętrze, powiedzmy, że dobrze zrobione.
Ale pewnie kasy nie będę miał teraz, tak? Kup. No właśnie. Czyli muszę zrobić jakiś kontrakt, żeby zarobić kasę. Potrzebujemy firmy, która pozbyłaby się zardzewiałych rur przy użyciu piły elektrycznej oraz wyburzyłaby stare mury. Dobra. Tak, bierzemy taksy, nie będziemy jeździć, bo w Constructionie spoko. Mogę pojeździć, bo tam się bardzo fajnie jeździ, ale tutaj jednak ta jazda nie jest taka. Ej, tu byliśmy, pierwsze zdanie tu robiliśmy. Dobra, potrzebujemy buldożer i piłę elektryczną. Do piły elektryczną wiadomo mamy. Buldożer musimy sobie tu ściągnąć. Okej. No spoko. Tam wybórz, a gdzie jeszcze przedni? A tutaj. Zadanie wykonane, teraz wyburzamy i... powoli przejechać, żeby nic nie uszkodzić. Zajebioza. Okej. Teraz możemy się teleportować tam, gdzie, czy tam pojechać tam, gdzie chciał, żebyśmy kupili teren. Scenariusz. Mamy tutaj. Dobra, pojedziemy, bo szczerze powiedziawszy ciężko mi się tu kurde rozeznać w tej minimapie, jak tu się dobrze teleportować. To wolę sobie podjechać i... zobaczymy, co będziemy mogli zbudować na swojej posiadłości. FPS pozostawiam wiele do życzenia. To mam 17 FPS-ów, 15. To jest lipa, no ale... no niestety, taki mam komputer. I myślę, że gra optymalizacji też coś tam kuleje. Gdzie mi kuźwa ciężarówkę rozwalasz? Kupiciulu. Czekajcie. Kup. Tak, chcę kupić tą posiadłość. Teraz tak. Etap pracy. Brak wymagań materiałów. Dostarcz koła do kontenera. Załaduj piasek na wywrotkę. Dostarcz wywrotką do punktu, do podanego punktu. Akceptuj zadanie. Dobra, to rozumiem, że... jedno.
Moim zdaniem to są opony, a nie koła. Takie trochę kanciaste. Ale to tylko moja opinia, ludzie. Żeby nie było. Tu jeszcze jest jedno. Dobra. Okej, okay, teraz... Kapłan sobie odjedziemy na bok. Wywrotką wjedziemy tu do środka. Bo w sumie musimy załadować pian, więc jak nie patrzeć musimy. O kurde, wszystko można rozwalić. Dobra, teraz potrzebujemy mini ładowarkę. Ła, ale śmieszna bobka. Ha. Tu się pod myszką mamy ramię, łopatę, podkuchę. Śmieszne takie ładowanie. Jakby dobrze poszło, to ostatnią łyżkę musimy teraz załadować. Fajnie, bo w sumie w miejscu może się obracać. No nie! Poważnie, 2 kg, czy nie wiem, co tam jest. Jest to wyznaczone miejsce, co? Dostarcz wywrotkę do podanego punktu.
Gdzie jest ten podany punkt, bo nie bardzo... Aha, dobra, okej, widzę. Mam w sumie nawigację ustawioną, nie? Jestem dostępny. Bo się sugerowałem, jak tylko tym napisem scenariusz do tego. Właśnie, ale mi się kata rozbiera. Nie wiem, czy mnie znowu coś nie rozkłada. Czy będę musiał powysypać? Okej. O kurde, ile doświadczenia? 750 doświadczenia wpadło. Zobaczymy teraz, bo drugi poziom nam się odblokował w takim razie. Twój poziom licencji wzrósł. Odblokowałeś pojazd ciężarówka, narzędzie pistolet na gwoździe i nowy pracownik. Samouczek. Czekajcie, bo ktoś... dobra. Możesz przypisać pracownika, aby dokończył pracę na parceli lub dostarczył materiał. Pracownik musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Liczba gwiazdek. Kiedy skończy się paliwo, możesz się uzbroić w menu pojazdów. Ostre pręty, ok. Do naszego następnego projektu budowlanego będziemy potrzebować ciężarówki. Zaznaczymy miejsce sprzedawcy. Ale pewnie kosztuje 4000, tak? Czekajcie. Wracam do posiadłości, zostały zakończone. Teraz będziesz otrzymał pieniądze z wynajmu. Czasem będziesz musiał przeprowadzać niezbędne konserwacje. Spoko. Kuźwa, możesz mi nie napierdzielać w ciężarówkę. Dziękuję. Dobra, słuchajcie. Kilka starych i nieużywanych słupów wysokiego napięcia wymaga wyburzenia. Potrzebujemy firmy posiadającej mini ładowarkę z montem pneumatycznym. Może najpierw zrobimy to. Stacja paliwowa, akceptuj. Wioska Lake Village. Do Doliny Sunrise możemy wziąć. Później tylko pół ciężarówką. Kurza, z tobą poważnie, nie ma parkingu. Z młotem tak będę biegł. Już wolę z kluczem. To żebym się wrąbał, co? Ale powiem wam, szybko biega. Nawet chyba szybciej kurde niż samochody jeżdżą. Powiem wam, nawet nie sprawdzam ile, ale domyślam się, że ciężarówka będzie droższa. Czyli jakieś 4000 albo nawet 8. Dlatego od razu zarabiam kasę za nim. A, super, na ulicy 17 odpowiedzi się zrespiło. A co tam? Zobaczcie za mnie taki głos ponury może trochę, ale kurde mówię, coś mnie zaczyna dzisiaj brać. Punkt został osiągnięty. Przeprowadzamy. Akceptuj. Dobra. Przetnij metalową cienką ścianą używając piłki elektrycznej. I to na górze, tak? Dotkniemy, bo to łatwiejsze, szybsze. Bomba, zadanie wykonane. Zbóż ścianę używając dowolnego młota pneumatycznego. Czy ja mam coś takiego jak młot pneumatyczny? Potrzebny jest nam pewnie buldożer.
Buldożer dostarcz, tak. Buldożer nam to wszystko zniszczy. O co chodzi? Wiecie co? Czekajcie, a zrobimy sklep z narzędziami. Może musimy tam kupić jakiś. Ale przecież mam poziom drugi, tak? Aha, muszę mieć zrobiony poziom drugi. Czyli co, nie skończę tego zadania? Dobra, wiecie co? Oczywiście nie ma żadnego parkingu, żeby sobie wziąć nawet. Idziemy na skróty po prostu i tyle. Ej, ludzie głupie, bo nie zrobię żadnego zadania chwilowo, bo nie mam młota pneumatycznego. Żeby odblokować młot pneumatyczny, potrzebuję mieć drugi poziom. Żeby mieć drugi poziom, potrzebuję zdobyć doświadczenie. Bez zadań ciężko doświadczenie. Ile ona kosztuje? 4000, tak jak myślałem. Czekajcie, ja czegoś tu nie rozumiem, wiecie? Czekajcie, półciężarówka. Gdzie ona jest? Tu jest. Mamy posiadłości, ok. Mamy kontrakty. I tu potrzebujemy młot pneumatyczny, i tu potrzebujemy młot pneumatyczny. Chyba, żeby zatrudnić. Status gotowy, kontrakty. Pokaż na mapie. Dobra, to sobie weźmy w ten sposób. Muszę sprawdzić, ile w ogóle on za taksówki mnie tutaj kasuje. Jejku, 28 minut odcinka, ludzie. Trzeba to kończyć. A to przepraszam, co ja anulowałem to zadanie? Bo nie rozumiem w tym momencie. Nie wiem, co jest grane, ludzie. Jeszcze raz spróbujemy to pociąć. Przepraszam was. Kichło mi się. Czekajcie, teraz pracownicy. Status gotowy. Jakbym chciał teraz kontrakty.
Czekajcie, ja naprawdę czegoś tu nie rozumiem, wiecie? Dowolnego młota pneumatycznego. Aha. Ale ja jestem głupi. Dobra, ludzie, nieważne. Fail, jakich mało. No ale dopiero się uczę w tą grę grać, więc... Jak nie mógł zrobić misji, bo mam młota pneumatycznego, ale nie ma innych misji, to są na samym młotu pneumatycznym, więc to pierdziuj. Dobra, ludzie, skończymy to zlecenie i będziemy kończyć się. Planowałem tak takiego odcinka, planowałem pół przecinek. Prawie. No, przez te stelaże nie przejdziemy oczywiście. W sumie by to było, jakby się dało.
dobra. Zakończ kontakt. Mamy 2364 chyba dolary. Słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku będziemy dalej zarabiać kasę i zbierać na tą ciężarówkę. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, na razie, no i pa pa.